Witam na dzisiejszym treningu. Czekam na potwierdzenia i za chwileczkę zacznę. Cześć. No to dobra. Myślę, że wszyscy są już gotowi. Dostajemy na zbióreczkę. Muszą widać Rej. Os. Sejza. Kso. Kemok. Otwieram oczy. Szanowni Rej. Os. Szanowni Rej. Os. Kani Rej. Os. Kierowcu. Rej. Os. Os. Mam nadzieję, że wszyscy mają ciężarki przygotowane. Dzisiaj zrobiłem sobie troszeczkę ćwiczeń takich wysiłkowych. Oczywiście w połączeniu z naszą techniką, z jakimiś tam elementami z kichą. No a teraz oczywiście musimy zrobić króciutką rozgrzeweczkę. Zaczynamy tradycyjnie, łapki i biegnie. Ok, wystarczy. Różną biodra. Drugą stronę. Na boki. Rozcieram mocno jedno kolano. Drugie. Idzie ręka. Shiro. Idari. Shiro. Naciągamy jeden łokieć, bark. Rozluźniam drugi. I moje ręce. Shiro. Ok, kamae. I luźno wymach nogi. Kolano prosto, palce w górę. Ech. I tam. Si. Tu. Ruk. Sić. Hacz. Tu. Tu. Zmieniamy nogę. Idź. I. Sam. Trzy. Tu. Rok. Syć. Hacz. Tu. Tu. I luźno biodra. I w drugą stronę. Wykrok. Jak najdalej noga w tył. Odchylamy tułów i dociskamy biodra. I zmieniamy. Druga noga. Jak najdalej noga w tył. Dociskamy biodra. Stajemy. I jeszcze raz biodra. Drugą stronę. I jeśli mamy z kim, to pary, jeśli nie, to sami ćwiczymy. Odchylamy się, robimy taki lekki mostek. Ok, tyłem do siebie i łapki.
wystarczy. I jeszcze raz. Kamae. I robimy po łuku kolano do środka. I liczę. Ecz. I. San. Si. Do. Krok. Syć. Hacz. Do. Tu. I druga noga. Ecz. I. San. Si. To krok, seć, hać, kto, co i luźno biodra. Drugą stronę. Kamae. I teraz robimy to samo, ale w przeciwną stronę, po łuku na zewnątrz. Eć. I sam. Trzy, to, krok, sycz, hać, to, tu i druga noga, eć, i, sam, trzy, to, krok, sycz, hać, to, tu. I luźno biodra. Drugą stronę. Kamae. I jeszcze raz wymach nogi. Ecz. I. San. Si. To. Krok. Sycz. Hacz. To. Tu. I druga strona. Ejc. I. San. Si. To. Rok. Seć. Hać. Kro. Ciu. I luźno biodra. I w drugą stronę. I wystarczy tej króciutkiej rozgrzewki. Dzisiaj na treningu skupimy się na elementach z kichonu, bo taki jest cel dzisiejszego treningu, ale dołożymy sobie troszeczkę ćwiczeń z obciążeniem, z ciężarkami będzie można sobie praktykować te wszystkie elementy. Także bardzo proszę, żeby teraz każdy wziął sobie swoje ciężarki. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma, to proszę do mnie napisać. W jaki sposób się skontaktujemy, ciężarki są, dopasujemy je do danego osobnika, jeśli chodzi o wagę używania. Ciężarki nie powinny być zbyt ciężkie, także odradzam, żeby małe dzieci brały ciężarki. Najlepiej dla nich jest pół kilo, ewentualnie kilogram, ale to też już te osoby starsze. Małe dzieciaczki powinny ćwiczyć z półkilogramowym obciążenie nie większe. Lekki rozkrok. Jedna ręka na biodro. Teraz nam będzie troszeczkę trudniej trzymać ręce, bo ciężarki będą przeszkadzały, ale chodzi tutaj o samo obciążenie ręki. Ważne jest, żeby nam łokieć nie uciekał, żebyśmy starali się robić do przodu. Nie uderzamy mocno, żeby sobie nie nadrywać naszych stawów. Natomiast teraz będziemy ćwiczyli fizycznie, wyrabiając sobie siłę mięśni, a za chwilę bez ciężarków zrobimy to dynamicznie, wtedy będziemy napinali mocno mięśnie. I robimy cuki, ja liczę. Eć, i, san, luźno, si, go. Robimy powoli. Rok, syć, hać, kio, ciu. W tym ćwiczeniu chodzi o to, żeby nam ta ręka nie uciekała na dół. Staramy się utrzymywać rękę na jednym poziomie. Wtedy wzmacniamy sobie obręcz barkową. Mięśnie się troszeczkę lepiej będą pracowały. I nie uderzamy. Przypominam, nie ma żadnego uderzenia z ciężarkami. Jest to niewskazane, także teraz
robimy właśnie powoli, bardzo powoli. I jeszcze raz robimy. Et, ni, alef, san, pamiętając o tym, że jest wydech. Si, do, rok, syć, hać, hiu, ju, ić, ni, san, si, do, rok, syć, hać, hiu, ju, ić, ni, san, si, do, rok, syć, hać, hiu, ju. Rozluźniamy ręce. Teraz bardzo bym chciał, żeby w tym ćwiczeniu nie przekręcamy barków. Pracują same ręce pracują, bez skrętu bioder, bez skrętu barków. Więc powtórzymy sobie to ćwiczonko raz. Jeszcze jedna ręka na biodro i robimy. Eć, ni, z wydechem, san, si, ku, rok, syć, hać, ku, dziu. Jeszcze dyszka, eć, ni, san, si, ku, rok, syć, hać, ku, dziu. Rozluźniamy. Odkładamy ciężarki na chwileczkę. Rozluźniamy sobie ręce. Teraz to samo zrobimy, ale dynamicznie. Przypomnę tylko, żeby z ciężarkami nie przekręcamy barków, nie wyciągamy mocno daleko. Barki są tak, jakby nas przykręcił do ściany. Prosto ręka pracuje, same przedramiona pracują. Teraz robimy. Bez ciężarków robimy dynamicznie. Czyli lewa ręka na biodro, prawa do przodu. I teraz już robimy dynamicznie, szybko, tak? Jedziemy. Ni, san, si, go, rok, sić, hać, kiu, kiu. I rozluźniamy sobie ręce. I bierzemy znowu nasze ciężarki. Jedna ręka na biodro. Druga ręka na biodro. Teraz robimy takie ćwiczenie, że robimy uderzenie w dół, podnosimy rękę do góry i dopiero ręka wraca na biodro. Właściwie to nie uderzenie, tylko sam ruch robimy. Na wysokość pasa, na wysokość głowy i przyciągamy ręce do przodu. Ręce będą pracowały na jednej... raz jedna ręka, raz druga ręka. Nie uderzamy, przypominam, nie uderzamy, tylko robimy powolny ruch z wydechem. Ręce na biodro i robimy. Jest ić, podnosimy, ręka wraca. Ni, san, si, go, rok, syć, hać, barki nie pracują, kiu, dziu. I jeszcze dyszka, ić, ni, san, pamiętać o wydechu, si, go, rok, wydech, syć, hać, hiu, dziu. Odkładamy ciężarki, rozluźniamy ręce. I teraz jeszcze raz, ale uderzamy dynamicznie. Bardzo proszę, żeby przy tym ćwiczeniu też nie robić w ten sposób, że pracują barki. Jest ruch biodra, to biodro nam nadaje prędkość, ale po ruchu biodro wraca do linii wyprostowanej. Nie przekręcamy barków, mamy tylko nadać prędkość i zatrzymać technikę. I licz. Eć, ni, san, si, go, rok, sić, hać, kiu, dziu. Ok. Bierzemy ciężarki. Obie ręce trzymamy w ten sposób. Ja będę stał bokiem, Kuba będzie stał przodem, będzie widać w tym ćwiczeniu. I z ułożenia rąk na biodrze, staramy się podnosić ciężarki oba do góry, jak najbliżej naszego ciała. Z takim ważnym wskazaniem, że tu jest
Zatrzymanie, napinamy mięśnie, rozluźniamy. Napinamy, rozluźniamy. Tak? I trzymamy. A jeszcze jedna ważna rzecz. Te łokcie nie mają być ani w jedną, ani w drugą stronę. Równo, tak jak jest nasze ciało, całkiem bokiem, nieprzekręcone łokcie na zewnątrz. Trzymamy. Uwaga. Eks. Jeszcze jedna taka wskazówka. Tu dłoń ma być wyprostowana w nadgarstku i nie przekręcamy dłonią, tylko podnosimy maksymalnie ręce. Dłonie są cały czas proste w nadgarstku. Uwaga. Eć. Ni. Sam. Si. Przytrzymujemy sekundę. Go. Rok. Sić. Prosto łokcie. Hać. Kiu. Czu. Dlaczego nie w ten sposób łokcie? Tutaj mniej ręce pracują. Łokcie są na zewnątrz. I w tym momencie, kiedy podciągamy ręce, żeby te łokcie nam nie uciekały w żadną stronę. Wtedy pracuje nasza obręcz barkowa. W ten sposób robimy. Odkładamy ciężarki, rozluźniamy ręce. I teraz sobie robimy w miejscu Gedambaraj ze zwróceniem uwagi na to, że ma być blok przejściowy, tak? Będziemy robili na jedno tempo, ale to nie ma wyglądać w ten sposób, że my ściągamy tylko ręce w dół, tylko za każdym razem robimy blok, tak jakby rąk nie było, znowu robimy blok, za każdym razem jest blok przejściowy. Idź. I teraz robimy dynamicznie sam. Si, go. Rok. Si. Hać. Go. Ciu. Jeszcze pięć. I sam. Si, go. Rok, żeby było równo na każdą stronę. I znowu bierzemy swoje ciężarki. Stajemy w ten sposób. Ja stanę troszeczkę przed Kubą, żebyśmy się teraz nie stuknęli. Teraz ćwiczenie będzie wyglądało w ten sposób, że z pozycji wyprostowanych rąk będziemy robili tempo. Idź. Ni. Opuszczamy rękę na dół. I będziemy robili na zmianę ręce. Idź. Ni. W bok ręka i dopiero ręka na dół. Podciągamy rękę maksymalnie. Ręka w bok. I dopiero ręka na dół. Bardzo proszę, żeby zwrócić uwagę na to, że nie przyciągamy łokci na zewnątrz. Cały czas nasze barki mają być wyprostowane, plecy mają być wyprostowane. Uwaga, robimy. Idź. Ni. Przytrzymanie. San, ręka na dół. I druga ręka. Idź. Ni. San. Idź. Ni. San. Idź. Ni. San. Idź. Ni, san, ić, ni, san. Jeśli ktoś chce sobie utrudnić ćwiczenia i chce, żeby był większy wysiłek, to my będziemy robili na jedno tempo, a ta osoba może sobie robić cały czas obie ręce. To się tylko tak wydaje, że to jest kilogram, półtora czy dwa kilogramy, w zależności od tego, jaki kto sobie ciężarek wziął. Ale jeżeli my będziemy te ćwiczenie powtarzali, powiedzmy 20-30 razy, to wtedy dopiero odczuwamy pracę naszych mięśni. Zazwyczaj mięsień działa na zasadzie takiej, że jeśli jest mały wysiłek, mięsień to jest takie skupisko takich drobnych, to jest tak jakbyśmy mieli taką grubą gumę, która składa się powiedzmy tam z 50 czy 100 drobnych gumeczek. I mięsień działa na zasadzie takiej, że najpierw te zewnętrzne części mięśnia pracują, a im większy jest wysiłek, im mięsień jest bardziej zmęczony, zmuszony do wysiłku, to wtedy do tego dołączają się pozostałe włókienka i my im więcej będziemy robili powtórzeń, wolnych powtórzeń, tak żeby mięsień sam pracował, tym bardziej cały mięsień będzie brał udział w tym ćwiczeniu. A więc robimy, tak? Bierzemy ciężarki. Kto chce, robi na zmianę. A ja myślę, że i tak większość powinna ćwiczyć z
obie ręce, tak? Zrobimy sobie 30 powtórzeń. Liczę. Ech, ni, san. Robimy raz, dwa, trzy, si. W bok przytrzymanie. Go. Rok. Sejc. Hacz. Kio. Dziu. Nie podnosimy wyżej, do wysokości barku, nie wyżej. To wcale nie jest trudniej wysoko. Im jest na wysokości barku, tym jest trudniej. Robimy dalej. Ech. Drugą dyszkę. San, ni. San. Si. Go. Rok. Sić. Hacz. Kio. Dziu. Pamiętać o tym przytrzymaniu na końcu. I kolejna dyszka. Już teraz odczuwamy, że mięśnie pracują. Ić. Ni. San. Przytrzymujemy ręce. Si. Go. Rok. Syć. Przytrzymujemy ręce. Hacz. Kio. Dziu. Odkładamy sobie ciężarki. Rozluźniamy ręce. I robimy luźno. Kręcimy jedną ręką. Drugą. Jeśli ktoś ćwiczył odpowiednio uczciwie, to gwarantuję Wam, że tutaj teraz barki, te mięśnie są takie mocno jakby cały czas spięte. One nie są spięte. To świadczy tylko o tym, że większa powierzchnia mięśni brała udział przy ćwiczeniach i im bardziej jest mięsień zmęczony, tym głębsze warstwy mięśnia biorą udział w naszym ćwiczeniu wysiłkowym. Żeby je troszeczkę teraz rozluźnić, to zrobimy sobie cuki. Ale teraz będziemy robili zenku cudaci. Troszeczkę wyższa pozycja, kolano ugięte i będziemy robili na dwa tempa. Tempo ech, tempo ni, cuki, tak? Pamiętając o tym, że tutaj kolano jest ugięte, tu jest wyprostowane. Jest ech, ni, san, w ten sposób. Ech, ni, san, si, to, rok, sić, hacz, kiu, dziu. Rozluźniamy ręce. Chciałbym teraz Wam jeszcze zwrócić uwagę na to, jeszcze nasze ręce nie są zmęczone, ale jeśli my będziemy mieli taką rękę zmęczoną, że pustą rękę ciężko nam będzie wyciągnąć do przodu, to wtedy dopiero zaczniecie szukać prawidłowego wykonania samej techniki, przy której zużyjemy najmniej energii. Jeśli nie będziemy potrafili tej ręki podnieść do góry, a będziemy musieli zrobić uderzenie, to wtedy nasze biodra zaczną pracować, wtedy będziemy poszukiwali tej właściwej techniki, właściwego sposobu na to, żeby przy użyciu jak najmniejszej ilości siły wykonać najmocniejszą technikę. Bo nie sztuką jest wyjść, jesteście rozgrzani, przygotowani, wytrenowani i zrobić 10 razy mocno cuki. Sztuką jest zrobić 10 razy mocno cuki, kiedy nie mam siły podnieść tej ręki. To już jest wtedy sztuka, to jest wtedy trening. Sięgamy do tych głębszych warstw naszego umysłu, które muszą spowodować, żeby zmusić jeszcze nasze ręce, nasze biodra, nasze nogi do tego, żeby wykonać właściwą technikę. Zmieniamy pozycję na drugą i tu to samo. Jest uderzenie i musi być relaks. Nie możemy cały czas mieć spiętych rąk, bo nasze mięśnie tego nie wytrzymają. Nie ma takiej potrzeby, tak? I jedziemy. Ni, san, si, go, rok, ćwicz, hacz,
Ciu, ciu, jeszcze. Ić, ni, san, si, go, rok, sić, hać, ciu, ciu. I rozluźniamy ręce. Bierzemy nasze ciężarki. Ja zobaczę, bo sobie zaplanowałem odpowiednią ilość czasu. Tak, to jeszcze troszeczkę z ciężarkami poćwiczymy. Ręce wzdłuż ciała. Teraz nasze ćwiczenie będzie polegało na tym, ja celowo stanąłem bokiem, żeby było widać. Wyciągamy rękę do przodu, ale w ten sposób dajemy dłoń. Nie tak, bo tak nam jest wygodnie, tak zupełnie inaczej mięsień pracuje. W ten sposób dajemy rękę. Ręka do przodu, robimy rękę w bok i dopiero ją opuszczamy, tak? I robimy to na zmianę. Ić, ni, i ręka wraca. Ić, ni, w bok i ręka wraca. Ić, ni, ale w prosto. Ani w jedną stronę za dużo, ani w drugą stronę i ręka wraca. Ić, ni, san, si, go, rok, ić, ni, san, ić, ni, san. I teraz próbujemy już zrobić na obie ręce jednocześnie. Wszyscy są wytrenowani, wypoczęci, więc musimy więcej mięśni do tego zaangażować. I robimy ić, ni, san, ić, ni, san, ić. Z takim przytrzymaniem, ni, przytrzymanie, san. Ić, ni, san, 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 prosto plecy, ić, ni, san, jeszcze pięć, ić, ni, san, ić, ni, san, ić. Ni, san i ostatni, ić, ni, san. Już powoli zaczęły mięśnie pracować, zaczęły mięśnie się męczyć i angażować więcej tych naszych włókienek. To świadczy o tym, że zmuszamy nasze mięśnie do pracy. A mięśnie mają tą zdolność, że potrafią się wytrenować, potrafią nabyć większej wydolności. Na obumarłą komórkę mięśniową powstaje nowa, która ma poprzednio wytrenowane nasze elementy i w taki sposób nabieramy kondycji. Dlatego to tak działa, że jeśli ćwiczymy systematycznie, to ta kondycja jest lepsza, natomiast jeżeli mamy dłuższą przerwę, to nasza kondycja z powrotem spada. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że przy wszystkich ćwiczeniach z obciążeniem należy rozgraniczać kwestię, żeby wszystkie partie mięśni były trenowane jednakowo. Nawiążę tutaj do ćwiczeń mięśni brzuszka. Jeżeli ktoś stara się pracować nad mięśniami brzucha i robi tych brzuszków 100, 200, 1000 czy 2000, no powiedzmy dziennie, natomiast nie pracuje nad mięśniami grzbietu, to zostaje zachwiana równowaga. Te mięśnie się niejednakowo rozwijają, nasze ciało niejednakowo się rozwija. Jeśli pracują mięśnie, które nas podnoszą do góry, to muszą też pracować mięśnie grzbietu, które należy wypracować sobie na równi. I to doprowadza nas do tego, że nasze plecy są wyprostowane. I nawiązując do tego, co powiedziałem, to teraz robimy odwrotnie ćwiczenie. Teraz robimy w bok, do przodu i dopiero opuszczamy ręce. Ale nie robimy takiego kółka, tylko zatrzymujemy i dopiero opuszczamy. Bardzo ważne, że po podniesieniu rąk i przełożeniu rąk do przodu nie garbimy się, tylko plecy, żeby były wyprostowane, tak? I myślę, że na koniec naszego ćwiczenia wysiłkowego popływamy sobie troszeczkę tak jakby na żabkę z naszymi ciężarkami i zobaczycie, że to też jest bardzo fajne ćwiczenie. Uwaga, robimy. Ić, ni, san. Ić, ni, san. Ić, ni, san. Ić, ni, san. Prosto plecy. Ić,
Ni san it. Ni san it. Ni san it. Ni san it. Ni san jeszcze pięć. It. Ni san it. Ni san it. Ni san i ostatni. It. Ni san. Odkładamy ciężarki i robimy luźno ręka. Drugą stronę i druga ręka i w drugą stronę. I teraz musimy dołożyć do tego troszeczkę dynamiki, wyrzucić z nas tą energię, która została w środku. Stajemy w wysokim zenku cudaci, kolano ugięte, pozycja walki i robimy na jedno tempo yakuzuki, na drugie robimy chokuzuki, bo to jest w miejscu, to nie jest ojzuki, nie przechodzimy, tylko jest yakuzuki, chokuzuki, tak? Uderzenie w miejscu ze zwróceniem uwagi na pracę biodra. Przy yakuzuki wypycha nas biodro, natomiast przy chokuzuki my biodro wypychamy w drugą stronę. Ważna rzecz, żeby zwrócić uwagę, że tutaj jest noga wyprostowana, tutaj, żeby nam nie uciekało kolano do środka, żeby to nie wyglądało w ten sposób. Do przodu. Cały czas biodro jest skierowane, kolano jest skierowane na wprost, tak jak biodro. Tylko, że tutaj jest zamknięte biodro, tutaj jest otwarte biodro, ale kolano cały czas jest skierowane do przodu. Idź, ni, wolniej. Idź, ni, san, si. Szybko pojedyncza technika, ale dłuższe przerwy. Idź. Ni, san, si, go, rok. Zwracać uwagę na to, żeby to nasze biodro pracowało. Żeby to nie wyglądało na zasadzie takiej, że ja tu robię ruch ręką. Bo tu teraz pracują same ręce. Biodro nie pracuje, nie ma takiej siły. To biodro musi wypchnąć, to biodro musi. Wypycha moją technikę, tu teraz ściąga, wypycha drugą technikę. Zwrócić na to uwagę. Zmieniamy drugą nogę. Idź. Ni. Wolniej, dlatego zwracamy uwagę do przesady. Zwracamy uwagę na biodro. To biodro ma zrobić ten ruch. Idź. Ni. Sam. Szczególnie przy cuki. Ni. Idź. Ni. Idź. Ni. Teraz już lepiej. Idź. Ni. Idź. Ni, jeszcze dwa, ecz, ni, ecz, ni i rozluźniamy ręce. Jeszcze na koniec wrócimy do ciężarków, a teraz staniemy sobie, potrenujemy troszeczkę pozycję. Pozycje są bardzo ważne, bo jeśli jest właściwie wytrenowana pozycja, czyli ta nasza podstawa, która nas przenosi do przodu, do tyłu, na boki, to nasza technika będzie mocna, będzie stabilna i będziemy w stanie dynamicznie przemieszczać się w jedną i w drugą stronę. Bardzo ważne, żeby był właściwy układ biodra, właściwy układ ugięcia kolana, żebyśmy sami sobie nie wykręcali nogi, nie nadwyrężali naszego stawu kolanowego, stawu skokowego, bo jeśli zenku cudaci, to kolano ma być na wprost, ono nie może nam uciekać. A szczególnie jest to zachwiane przy pozycji kokucudaci i przy pozycji kibadaci i kokucudaci. To kolano musi być tak, jakby było tu zenkucudaci, a tu tak, jakby było zenkucudaci w tą stronę, tylko mamy cofnięte kolano. Bardzo ważne jest, żeby odpowiednio te nasze pozycje były zrobione. Zenkucudaci, ale teraz kolano jest z tyłu wyprostowane, nie mamy ugiętej kolana. Kolano jest wyprostowane, dłuższa pozycja. Ja będę liczył. Do przodu jest zenkucudaci,
Do tyłu zęku co dać. W bok koku co dać. Do tyłu zęku co dać. Do przodu kiba daci. Do tyłu zęku co dać. Uwaga. Do przodu zęku co dać. Zablokować. Ułożyć stopy, żeby były maksymalnie na wprost. I wracamy. Teraz koku co daci w bok. Ejdź. Koku co daci. Zauważcie, ta noga wcale się nie zmienia. I kiba daci. Ejdź. Teraz musimy przekręcić biodro. Kolana na zewnątrz. I zmieniamy nogę. Zęku co daci. Ejdź. I koku co daci. Ejdź. I kiba daci. Ejdź. I jeszcze raz zęku co dać, idź. I koku co dać, idź. I kiba dać, idź. I rozluźniamy nogi. Taka drobna wskazówka, bardzo proszę, żeby uczyć się przechodzenia nawet w pozycji, nawet jeżeli nasze ręce nie pracują, nie robią żadnych bloków. Nie robią żadnych uderzeń, żeby każde nasze przejście to był wydech. Musimy koniec pozycji zasygnalizować, że nasza pozycja nie jest chwiejna, tylko jest zatrzymanie, tak? Spięcie mięśni i połączone jest to z wydechem. To nam ułatwi potem naukę i koordynację ruchów naszych rąk i naszych nóg. To jest bardzo istotne, to są takie drobne elementy, ale nie można ich pomijać ze względu na to, że potem nie gra nam. Nasza pozycja się skończyła, a ręce są jeszcze gdzieś daleko, albo pozycja jest luźna, robimy ręce, przewracamy się. W ten sposób właśnie to będzie działało, jeśli nie będziemy zwracali uwagę na wszystkie drobne elementy. To teraz wracamy do naszych pozycji. Zęku co daci. Teraz wszystko robimy, ale do przodu. Zęku co daci, zęku co daci, koku co daci. Tu już musimy skręcić biodro. Ja stanę w ten sposób, żeby było widać. Teraz musimy skręcić biodro. To kolano musi być w tą stronę, drugie kolano pod kątem 90 stopni. I wracamy z powrotem i tak samo kiba daci. Uwaga. Idź. Zęku co daci i koku co daci. I wracamy. I kiba dać. Kolana na zewnątrz. Pamiętać, żeby to nie wyglądało w ten sposób. Kolana na zewnątrz. Lepiej jest mieć krótszą pozycję, ale ułożone kolana na zewnątrz, niż długą pozycję, a te kolana nam nie sięgają za stopę. Wtedy ta nasza pozycja jest bez większej wartości. To są tylko ugięte nogi, w dodatku źle ugięte nogi. Jeszcze raz robimy. Idź. Cała pełna pozycja. I idź, koku co daci, tu wyprostowany, i kiba daci, idź, i proszę zwrócić też uwagę na to, że tutaj nie robimy, nie podnosimy nogi, nie spadamy, tu to samo, nie spadamy, nie podnosimy się, wszystko staramy się robić na jednej wysokości, tak, żeby nasze ciało nie pracowało w jedną i w drugą stronę. I zmieniamy, druga noga. Zęku co daci, długa pozycja, kolano wyprostowane, obie stopy na wprost i robimy, idź, zęku co daci, i wracamy, i koku co daci, i kiba daci, idź, i jeszcze raz, idź, i idź, i idź. I z wydechem robimy. Rozluźniamy nogi, zmieniamy stronę. Robimy jeszcze raz to samo. Pamiętając o tym, tutaj jest wydech. Koniec pozycji, wydech, napinamy brzuch. I robimy. I koku co daci. I kiba daci. I idź. Zęku co daci. I koku co daci. I kiba daci, idź. I zmieniamy druga noga. I uwaga, idź. I koku co daci, idź. I kiba daci, idź. I zęku co, idź.
Ni. Koku cułeć. Ni. Iki badać jedź. Ni. I rozluźniamy nogi. Mimo to, że powtarzamy te techniki po kilka razy, ale jeśli nasze mięśnie będą w pełni obciążone, jeśli będziemy robili prawidłowe pozycje, to te mięśnie będą miały swoją wydolność. Natomiast jeżeli my będziemy to robili takie oszukane pozycje, gdzie te mięśnie nie będą się mocno napinały, nie będą utrzymywały naszej pozycji, to te mięśnie nie będą pracowały. Ten trening będzie taki troszkę oszukany, a myślę, że chcecie robić coś dla siebie, a więc starajmy się nie oszukiwać samych siebie. Ja Was wprawdzie nie widzę, ale staram się Wam zwracać uwagę na te elementy, które przychodzą mi do głowy, bo wiem, że tam popełniane są właśnie takie drobne, malutkie błędy, ale jeśli my te błędy zsumujemy, to tak i nie będziemy nad tym pracowali, to nasze pozycje będą złe, nasze techniki będą złe, nie będziemy robili żadnego postępu i mięśnie nie będą wytrenowane tak, jak być wytrenowane powinny. Teraz troszeczkę jeszcze sobie pokopiemy, a potem wrócimy jeszcze do ćwiczeń z ciężarkami. Stajemy. Wysoka pozycja. Eldachi. Dzisiaj skupimy się tylko na Maigeri i na Mawashigeri. Tylko Maigeri i Mawashigeri będziemy robili. Zaczynamy od techniki Maigeri. Zwracam uwagę, można sobie ustawić dłoń na wysokość pasa. Ważne, żeby nie stać na prostych nogach. Kolano z tyłu jest lekko ugięte i musimy wyciągnąć tą nogę wysoko. Ja wiem, że tak będzie łatwiej stać, natomiast będzie trudniej wyciągać tą nogę, bo nasze ciało jest sztywne. Kiedy mamy kolano ugięte, to ten ciężar ciała jest przeniesiony na nogę z tyłu. Łatwiej jest nam podnieść tą nogę. Natomiast jeśli obie nogi są wyprostowane, to ten ciężar mimowolnie jest rozłożony porówno na jedną i na drugą nogę. I albo musimy się kolebnąć, albo będzie nam trudniej i będziemy się przewracali do przodu. Ma być lekko noga z tyłu ugięta i będziemy pracowali tą nogą, która jest z przodu. Tak? Eldachi, wyciągamy ręce, koncentrujemy się na tym. To nie ma tak wyglądać, że ja będę uderzał sobie ręką w kolano. Nie, mam kolanem uderzyć w rękę, wtedy robię dopiero Maigeri, tak? I staramy się nie kiwać, krótko, ale dynamicznie robimy. Ech, ni, san, si, ko, szybszy ruch, krok, sech, hać, o, kio, cio, zmieniamy nogę. Zrobimy sobie 5 serii po 10 kopnięć, tak? I druga noga. Ech, ni, san, si, go. To oczywiście ta ręka może być rok, syć, hać, kio, cio. I zmieniamy nogę. Kiedy zmieniamy nogi, wtedy nasze mięśnie się rozluźniają. Pamiętać o tym, żebyśmy się nie kolebali. To nie ma w ten sposób wyglądać. Ma być ćwiczenie tu. Kolano w górę i szybki wymach nogi w przód. I robimy. I san, si, go, krok, syć, hać, kio, cio. I zmieniamy nogę. Ech, i, san, si, kio, krok, syć, hać, kio, cio. Zmieniamy nogę. To jest dopiero trzecia seria. Właściwie to jeszcze 3 serie nam zostały. Ech, i, san, si, go, tu w miejscu, rok, syć, dynamicznie, hać, kio, cio, i zmieniamy nogę. Ech, i, san, si, go, rok, syć, hać, kio, cio. Rozluźniamy, zostało nam jeszcze 2 serie po 10. Jeśli ćwiczyliście uczciwie, to zauważacie, że wasze
Nogi stają się coraz cięższe. Coraz trudniej tą nogę wyciągnąć do góry. I wtedy dopiero zaczyna się prawdziwy sens treningu. Kiedy moje mięśnie nie mają siły się podnieść, a ja muszę zrobić dynamiczną technikę. No to wracamy. Jeszcze mamy dwie serie. Łapki trzymamy. Ewentualnie jedną rękę zamkniętą, druga otwarta. I robimy. I san. Si. Jak najszybciej. Go. Rok. Syć. Hać. Go. Go. I zmieniamy nogi. Ec. I san. Si. Go. Rok. Syć. Hać. Go. Go. Rozluźniamy nogi. Rozluźniamy troszeczkę nogi. Czujemy, że te mięśnie się spinają, ale na tym ma właśnie polegać trening. Teraz te treningi będą właśnie troszeczkę pod kątem takim wysiłkowym. Nad techniką podstawą ćwiczyliśmy. Teraz musimy robić kondychę, tak? I robimy. I san. Si. Go. Rok. Syć. Hać. Go. Go. I druga strona. Ec. Ti. San. Si. Go. Rok. Syć. Hać. Go. Go. I rozluźniamy. Luźno. Bioderka robimy. Powiem tak. Jeśli wasz oddech jest przyspieszony, jeśli czujecie, że wasze mięśnie stały się w udach twarde, jeśli u niektórych nawet czujecie taki piekący, lekki ból w mięśniach, to znaczy, że trening jest prawidłowy. To nie znaczy, że umieracie, że nie macie już siły i nie dajecie rady. Na tym ma polegać trening. Mamy ćwiczyć po to, żeby te nasze mięśnie się wytrenowały. To teraz damy troszeczkę odsapnąć nogą. Bierzemy ciężarki. Tak, no dobra, łyczek wody. Kuba mi tu przypomina łyczek wody. Szybki łyczek wody i wracamy do ćwiczenia, bo zostało nam 11 minut treningu. Zdążymy zrobić to, co chcieliśmy. Czekam jeszcze parę sekund. Szybki łyczek wody. Bierzemy swoje ciężarki. Teraz takie dosyć istotne ćwiczenie jest, jeśli chodzi o utrzymanie prawidłowej pozycji, bo teraz z tej pozycji ja pokażę to najpierw z boku, a potem będziemy robili, będę to robił od przodu. Tempo ich, obie ręce rozciągamy, tempo ni, wracamy. I znowu jest ich, ni, w ten sposób. Ważne jest, żebyśmy się nie pochylali, zmienię nogę. Ważne jest, żebyśmy nie robili tej ręki gdzieś na bok. Zenku cudaci pracują same przedramiona, pracują same barki. I ważne jest, żebyśmy starali się zatrzymać ten ciężarek. My nie mamy teraz robić tego ruchu, że będziemy sobie robili takie wymachy, bo to ćwiczenie nie ma sensu, bo mięsień teoretycznie nie pracuje, bo nasze ręce są tutaj na zawiasach. I to praktycznie ten ciężarek powoduje, to jest tak jak z huśtawką. Jak się raz bujnie, to ona się huśta i nie potrzeba żadnej siły. Ale sztuką jest, żebyśmy zatrzymali ciężarki, wrócili, rozluźnili. W tym momencie robimy wydech i powoli, nie za wysoko. Staramy się, żeby ten ciężarek, tu tak jakbyśmy ćwiczyli gyakuzuki, z tym, że teraz podnosimy do wysokości barku, drugą rękę też staramy się trzymać jak najwyżej, tak? Robimy to na dwa tempa. Ale stanę tak jak Kuba, żebyśmy sobie nie przeszkadzali. Uwaga, robimy. Ić. I. San. Si. Go. Wydech. Rok. Sić. Hać. Go. Jeszcze. Ić.
Ni. San. Si. Jeszcze taka ważna rzecz. Nie szybko robimy, tylko powoli. Go. Powoli. Rok. Im wolniej, tym lepiej. Syć. Hać. Kiu. Ciu. Rozluźniamy. Odłożyć ciężarki. Rozluźnić ręce. Aż niemożliwe, że ja każę robić wolniej. Ale w tym ćwiczeniu, im wolniej, tym lepiej. Tym więcej mięśni pracujemy. My teraz mamy pracować nad wydajnością naszego mięśnia. Więc im wolniej robimy ruch, tym go trudniej jest wykonać. Bierzemy swoje ciężarki. Zmieniamy pozycję. I robimy teraz na drugą stronę. Przypomnę, że tutaj pozycja stopy są jak najbardziej na wprost. Skręcamy, rozluźniamy. Tu już nie robimy z ugiętym kolanem. Kolano jest wyprostowane, skręcamy się, wracamy. Skręcamy się, wracamy. Pamiętając o tym, że nie bujamy, zatrzymujemy, tylko podnosimy ręce. Uwaga, jedziemy. Ni, san, si, to, rok, si, hać, kiu, ciu. Zmieniamy nogę. Ić. I mocniej skręt w barkach. San. Si. Kiu. Rok. Syć. Hać. Kiu. Ciu. Zmieniamy nogę. Ić. Ni, san, si, to, rok, syć, hać, kio, ciu. Zmieniamy nogę, jeszcze jedna seria. Prosto plecy, idź, dłużej trzymamy. Ni, san, trzymamy dłużej. Si, go. Rok, syć, hać, kiu, ciu. I druga strona. Ić, i, san, si, kiu. Rok, syć. Hać, kiu, ciu. Odkładamy ciężarki i luźno sobie kręcimy łapkę. Do tyłu jedna ręka, druga ręka. Ja już patrzę na zegarek. To zdążymy zrobić to, co chciałem. Stajemy w wysokiej pozycji felda, czyli stajemy, noga z tyłu lekko ugięta. Teraz będziemy kopali mawashigiri, tak? Niewysoko, nawet poniżej linii pas. Tu chodzi tylko o to, żebyśmy sobie wypracowali ten ruch biodra. Nie skupiajmy się na tym, czy nasze nogi są rozciągnięte, biodra są nie na tyle rozgrzane, żebyśmy mogli te nogi dźwigać wysoko. Staramy się tylko, żeby robić dynamicznie ten ruch, tak? Staramy się nie kiwać i nie podnosić tej nogi, tylko luźno musimy nauczyć się tej pracy biodra, tak? Tu ręce sobie luźno pracują. Uwaga! I robimy. I sam wydech. Si. Go. Rok. Syć. Hać. Kiu. Ciu. I zmieniamy nogę. Ić. I. San. Skręcamy biodro. Si. Tu. Rok. Syć. Hać. Kiu. Ciu. I druga strona. Ić. I. San. Dynamicznie. Si. Tu. Rok. Syć. Biodro bardziej, hać, kiu, ciu.
I druga strona. Et. Hi. San. Si. Go. Rok. Seć. Hać. Jo. Jo. Rozluźniamy nogi. I robimy jeszcze jedną serię. Staramy się teraz, żeby te techniki, ostatnie 10 technik, na jedną, na drugą nogę, żeby zrobić jak najszybciej, tak? Jak najszybciej, nie jak najwyżej, jak najszybciej. Uwaga, idź. I. San. Si. Do. Rok. Seć. Hać. Kio. Kio. I druga strona. Et, ni, san, si, go, rok, seć, hać, jo, jo, i rozluźniamy. Luźno bioderka. Drugą stronę. Dobrze, to zdążymy jeszcze. Bierzemy ciężarki. No chodź. Prosto plecy. Ja będę teraz liczył. Tempo idź. Podciągamy, prostujemy. Do podciągniętej dopiero wracamy. Do góry, do przodu, pod siebie i dopiero na dół. Żeby nie robić, że nam tu ciężarki opadają. Do góry, do przodu. U góry trzymamy, dopiero rozluźniamy, tak? Powoli robimy. Et. Ni. San. Si. 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 Et, ni, san, si, et, ni, san, si, et, ni, san, si. Robimy jeszcze. Et, ni, san, si, et, ni, san, si, et. Tu wysoko ręce. Ni, san. Si, et, ni, san, si, jeszcze pięć, et, ni, san, si, et, ni, san, si, et, ni, san, si, jeszcze, et, ni, san, si. Odkładamy ciężarki. To jeszcze chodzi, jeśli chodzi o ciężarki. To już dzisiaj będzie wszystko. Teraz jeszcze troszeczkę sobie rozluźnimy ręce. Akurat mamy minutkę. Teraz robimy wyższą pozycję walki. Oba kolana są ugięte. Ja będę liczył. Tempo jest eć. Gyakuzuki robimy powrót. Pamiętając o tym, że przy gyakuzuki prostujemy kolano i wracamy. To biodro pracuje. I tu też biodro pracuje. To nie pracuje sama ręka. Pamiętać o tym, tak? Uwaga. Ec. Ni. San. Si. Starać się jeszcze zrobić tak, żeby ten czas na wykonanie był nie taki jednostajny. To musi być, jest ec. Ni. Ale musi się zakończyć ta technika. Ja teraz nie chcę, żebyśmy jej zatrzymywali. Mamy uczyć się do przodu i powrót. Do przodu to jest tak, jakbyśmy się odbijali od ścianki. Ej. Ni. Ale kończymy technikę. San. Si. To. Biodro pracuje. Rok. Seć. Hać. Kio. Kio. I zmieniamy druga noga. Pamiętajmy o tym tutaj, żeby nie pracowały same ręce, tylko to biodro nas wypycha. To biodro nas wypycha. Ec. Ni. San. Si. Go. Rok. Seć.
Hacz! Hu! Hu! Ok. I wystarczy, jeśli ćwiczyliście w grupce, to ukłon do siebie i stajemy ładnie na zbióreczkę. Rej! Os! Sejzam! Mokuso, zamykamy oczy i bardzo luźno oddychamy. Kemo, otwieram oczy. Szomeni, rej. Os. Kani rej. Os. Kani rej. Os. Kieruc. Rej. Os. Os. Jeśli ktoś jednak potrzebuje ciężarków, to bardzo proszę, żeby do mnie napisał. Ja jeszcze mam niespodziankę, bo zamówiłem taki dodatkowy sprzęt, ale o tym już napiszę bezpośrednio do osób, które ćwiczą razem z nami. Widzimy się jutro o 16:00 oczywiście z ciężarkami. Arigato.